Na początek jednak kurs na właściwe tory. W regionie będą remonty i to duże. Władze województwa i zarządca linii chcą odnowić 3 trasy kolejowe. Chcą i muszą, bo w przeciwnym wypadku tory nadawać się będą jedynie do demontażu. O zmianach, które czekają nas na kolei, Mariusz Studzienny. To jest po prostu tragedia. Tak, jeszcze kilka miesięcy temu wyglądało torowisko na linii Nysa-Opole. Poprawiło się, ale do najwyższych standardów jeszcze jest daleko. Ograniczenia do 30 km na godzinę to norma. Ta trasa od kilku lat powinna być już zamknięta, tak w zasadzie, dla bezpieczeństwa pasażerów. I tak właśnie chciały uczynić Polskie Linie Kolejowe. Spółka odpowiedzialna za infrastrukturę przeznaczyła również do likwidacji linię Nysa-Brzeg i Opole-Kluczbork. Pasażerowie zaczęli protestować. Presji uległ marszałek, który zapowiedział, że na remonty przeznaczy 18 milionów euro. Drugie tyle ma dać PLK. Te 3 linie żeśmy uzgodnili, że będą przedmiotem rewitalizacji. Remont tras kolejowych ma się rozpocząć w 2015 roku. To dobra informacja dla spółki Przewozy Regionalne. Pociągi będą jeździć z prędkością co najmniej 80 km na godzinę. Na pewno podniesienie prędkości z jakiegoś odcinka, gdzie się w tej chwili idzie 30-40 km na godzinę, do 60-80, na pewno w ten sposób wpłynie na poprawę podróży. Te zmiany z zadowoleniem przyjmują pasażerowie, a także ci, którzy pisali protesty w obronie linii kolejowych. Dużo ludzi korzysta z tych połączeń, tym bardziej, że w Grodkowie brakuje przewoźników kołowych, do stolicy województwa polskiego jest ciężko się dostać. Zakładając optymistyczny wariant, że linię uda się zmodernizować, a pociągi będą jeździć szybciej, pozostaje pytanie, czy Urząd Marszałkowski znajdzie pieniądze na dofinansowanie połączeń. Muszą się znaleźć. Przypominam, że przewozy kolejowe to najbardziej bezpieczny, najbardziej masowy środek komunikacji. Jeśli uda się zrealizować zamierzenia, jest szansa, że na